Przed nami zadanie, które musimy uprościć wyrażenie 100 do potęgi trzeciej dzielone na 10 do potęgi drugiej. Więc żeby uprościć to wyrażenie, to zastanówmy się, czy możemy zrobić coś z podstawą potęgi, która znajduje się w liczniku tego ułamka. 100 to jest dokładnie to samo, co 10 do potęgi drugiej. Czyli ja po prostu tutaj zapisuję 10 do potęgi drugiej, wyrażenie to biorę w nawias. Dlaczego w nawias? Dlatego, że tutaj mam jeszcze wykładnik, który jest równy 3. I ten wykładnik równy 3 zapisuję poza nawiasem, zapisuję kreskę ułamkową, a na razie mianownik pozostawiam bez zmian. I teraz musimy w jakiś sposób uprościć wyrażenie, które znajduje się w liczniku. I w tym celu zastosujemy następujący wzór na potęgowanie. Mamy taką potęgę i teraz w rezultacie takiego wyrażenia otrzymujemy również potęgę, której podstawa pozostaje bez zmian, natomiast wykładniki w takim przypadku przez siebie mnożymy. Czyli korzystając z tego wzoru, wiem, że tutaj w liczniku zapisuję 10 do potęgi 2 razy 3 i dzielimy całość na 10 do potęgi drugiej, czyli w gruncie rzeczy mianownik pozostaje bez zmian. Zapiszmy znak równości, zapiszmy kreskę ułamkową. No i w liczniku ułamka mamy 10 do potęgi 6, natomiast w mianowniku 10 do potęgi drugiej bez zmian. No i w gruncie rzeczy, co moglibyśmy tutaj zrobić? Na tym etapie moglibyśmy policzyć, ile to jest 10 do potęgi 6, policzyć, ile to jest 10 do potęgi drugiej, no i podzielić obie te wartości przez siebie. Ale tutaj możemy zastosować jeszcze jeden wzór na potęgowanie. Otóż w momencie, kiedy mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, a tutaj dzielenie mamy, ponieważ kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia, to w rezultacie otrzymujemy potęgę również o tej samej podstawie, natomiast tym razem wykładniki musimy od siebie odjąć. Dlatego tutaj po znaku równości ja zapiszę, że otrzymujemy 10, do potęgi 6 odjąć 2, czyli mamy tutaj 10 do potęgi 4. I tak naprawdę moglibyśmy zostawić już to wyrażenie w takiej postaci, w jakiej ono jest, albo policzyć, ile to jest 10 do potęgi 4. 10 do potęgi 4 to jest po prostu 10 tysięcy. Także w zasadzie oba te zapisy, obie te liczby są prawidłowe. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli jesteś zainteresowana innymi moimi filmami związanymi z potęgowaniem, pierwiastkowaniem i logarytmami, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. W opisie do tego filmu znajdziesz link do mojej playlisty, w której zamieszczam treści związane z potęgowaniem, pierwiastkowaniem i logarytmami. Natomiast na całym kanale publikuję filmy także z innych działów matematyki. Subskrybuj kanał, polub film, przekazuj linki do filmów, playlist do całego kanału innym osobom, które być może są zainteresowane tym filmem, tym kanałem, tymi materiałami i koniecznie odwiedź mój blog ilonabednarska.pl.